Ой, ты Жеко, ой, Жеко, люди ходзо воды брать. Ой, люли, 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 люди ходзо воды брать. Так заśpiewałyśmy na przykład. Rozmawiamy z Agatą Kuleszą. To co, zaczynamy od braw? No chyba tak, pierwszy raz. Gratulacje. No, gratulacje, Agata. Bardzo się ucieszyła. A czego się Czy ty masz jeszcze w ogóle miejsce na te orły? W domu swojej, na jakiejś półce? Ile masz? Cztery już. Cztery. Ale się cieszę, bo dobiłam, to było, że mam teraz w sumie 10 nominacji. I dzisiaj rozmawiałam z Kingą Price i... Bo ciągle nie mogę jej dogonić. Ona ma najwięcej orłów i najwięcej nominacji. Ona ma chyba może policzyć, że były 2 lata, że ona była bez nominacji. Więc ona może liczyć, kiedy była bez, a nie kiedy miała. Więc... Czyli jednak jest temat. Jest co? Jest temat. No temat jest, tak. A myślałeś, że nie będzie? Nie, w sensie takim, że jest temat liczenia nominacji. No pewnie, takiego, że takiego, tak. Wie, że patrzenia, kto ma więcej, kto ma mniej. No oczywiście, że jest. No. Nie, no wielka radość, strasznie się ucieszyłam, bo to było jakieś takie fajne. Ale co, ucieszyłaś się dlatego, że ten film, tak? Że ta rola w tym filmie? Nie wiem, jakoś to jakoś mnie wyjątkowo ucieszyła. Taki miałam jakiś taki ciężki czas i tak dużo pracowałam i taka umęczona i tu się poczułam taka dogłaskana. No po tej pandemii pewnie też miałaś taki... bo to pierwsza taka gala chyba po... Pierwsza gala, ale wiecie co, ja tak szczerze mówiąc, bo tak wszyscy mówią, o jaka zmiana na tej pandemii, co z tą pandemią. Ja wtedy akurat zaplanowałam odpoczynek. I wiedziałam, że nie będę pracować. Wybuchła pandemia i ja siedziałam zamknięta w domu zgodnie ze swoim planem. Więc to nie było jakieś dla mnie... Właściwie mi to pomogło, a ze znajomymi, małymi grupami i tak się widywałam, więc... Dla mnie to był dobry czas, ta pandemia. Siedziałam sobie spokojnie. Nikt nie było przymusu wychodzenia, że tu trzeba lecieć, tam trzeba lecieć. Normalnie siedziałam sobie, pooglądałam, poczytałam. Ekstra. Ale to, że była gala, no fajnie, ale ja nie mam jakiejś takiej, nie było jakiejś wielkiej zmiany w moim życiu towarzyskim. Ja prowadzę życie towarzyskie dosyć rozbuchane. No może nie chodziliśmy do restauracji z moimi znajomymi, ale co jakiś czas się spotykaliśmy. To niektórzy z nas zachorowali, niektórzy nie. Także no fajnie. Ale dziękuję wam. Bardzo jestem zadowolona. Tak, dostałam orła. A stawiasz je tak obok siebie? Czy mają różne miejsca? Teraz akurat mieszkam, właściwie mam 2 mieszkania, więc moje 3 orły są w tamtym mieszkaniu, do którego zaraz wracam, więc się spotkamy. A ten orzeł, to jak się dostaje orła, to później go trzeba oddać. Żeby wygrawerowali. Tak, do grawera, czyli... Bierze się te orły, robi się zdjęcia, a później się oddaje te orły. No i czeka się później kolejne parę miesięcy, aż miesięcy? Będzie... Tak, no długo to trwa. Tak mi się wydaje. No długo. A tak wróciłam do domu z nominacjami takich w ramkach. Ale to może nawet bezpieczniej, że się wraca do domu bez tego orła. Można by zgubić. No tak, bo się już odbiera. Ale co, była fajna impreza wczoraj? Taka była spokojna na tarasie, ale posiedzieliśmy, no bo tak jak wy mówicie, to ludzie spragnieni, bo rzeczywiście niektórzy w ogóle nie wychodzili. Ale było miło, bo się spotkaliśmy z Danusią, z Tenką. Widziałam zdjęcia. No i z Danką było wesoło, bo pięknie wspominałyśmy nasze wspólne czasy, Małgosiu. Meksyk. Od razu. Meksyk i było fajnie, że się widziałyśmy. Mam trochę chrypę, no bo położyłam się koło 3. Były śpiewy? Nie, śpiewów nie... Gośka, ja już nie jak ja bym śpiewała, to ja już bym w ogóle nic nie mówiła. Teraz mam taki głos, bo właśnie opowiadałam tutaj, że po pierwsze jestem odzwyczajona od wysiłku w teatrze, a grałam teraz Marilyn Monroe, a później był mecz. Jezu, ja wrzeszczałam, nawet nagram na Instastorysie, bo nagle ja zaczęłam tak wrzeszczeć i grej. Czyli pies mój, ten większy. Wiem. Tak, wiesz, stanął, wlókł się z kanapy, bo spał i tak przyszedł do mnie i tak mi stanął 0,5 metra przed oczami i tak patrzył mi w oczy, co ja robię. No bo wiesz, to raczej jest sytuacja Tak myślałam, niezwyczajna. Że ty się będziesz darła. Ja też się darłam. No darłam się. Wy to kręcicie na kamerę? Nie, nagrywamy dźwięk. O Jezus, dobrze. Nie, bo nawet jak szłam, mówię,
Nie, jeżeli Gośka będzie wymalowana i zrobiona, ale odpuściłam ten malunki. No więc nie jesteś wymalowana za bardzo. Jestem wymalowana, mam tylko taki ten bibi, wiesz. Właśnie widzę, bo taka jesteś rozjaśniona niezwykle. Bardzo ładnie wyglądasz jak zwykle. Dziękuję nawzajem. O, dziękuję. Też byłyście zawsze dla siebie takie miłe, jak ze sobą mieszkałyście? Tak. Nie, myśmy się pokłóciły raz, bo to w ogóle jest, kiedyś to chyba Sebastian Konrad, nasz kolega, powiedział, że to w gruncie rzeczy jest niesamowite, że jesteśmy bardzo różne. Mieszkałyśmy ze sobą ile lat? 3? Coś ty, Agata, dłużej. Przecież ja się do ciebie wprowadziłam na drugim roku. Skończyłyśmy szkołę. No, myślisz, że mieszkałyśmy razem po szkole rok? Na pewno dłużej. Ja się wyprowadziłam, no nie, ze 2 lata, bo ja się wyprowadziłam w 96, czyli ze 4 lata. Ze 4 lata mieszkałyśmy i ten Sebastian powiedział... W jednym pokoju. W jednym pokoju, w kawalerce, nie było 2. Miałyśmy łóżko obok łóżka. I on powiedział, to jest niesamowite, bo wy jesteście takie różne, macie taki szacunek dla siebie, że no, pokłóciłyśmy się raz o hydraulików, chodziło to, kto zostanie z hydraulikami. Nie, i drugi raz też o taką górę nieumytych naczyń w zlewie. Pamiętasz? Miałyśmy zawsze nieumyte te naczynia. No ale raz już było przegięcie pały i zaczął tam grzyb jakiś już się pojawiać. Tak. Ja to dokładnie pamiętam. I z śmiesznych takich rzeczy jeszcze pamiętam, takich absurdalnych, które może nie najlepiej o nas świadczą w tamtym czasie. To pamiętasz, jak gołąb zaczął gniazdo zakładać za telewizorem? Co? Słuchajcie, my miałyśmy jeden pokój i właściwie na jednej ścianie były takie duże balkonowe okno, no takie od góry do dołu. Tak. To było stare budownictwo, takie chyba przedwojenne, nie? Albo tuż powojenne, taka kamienica, to było powojenne. Naprzeciwko ambasady chińskiej. I tam był balkon. I to było od podwórka, nie? Czyli od strony takiej północnej. Tam było mało światła generalnie. I zimą było bardzo zimno. I te okna były takie stare. I przy zamkniętych oknach, pamiętasz, myśmy zawsze zimą tam podkładały koce, ręczniki, gazety. Bo po prostu była taka szpara, że były zamknięte drzwi balkonowe. To wywiewały normalnie liście. Tak, pamiętasz to? Prawda, to prawda. No dokładnie tak było. Więc tam było ciągle zimno. Ja pamiętam, że tam już chyba jak ty się wyprowadziłaś, to ja kupiłam taki kaloryfer olejowy, bo mi było ciągle zimno. Nie, ten kaloryfer to jeszcze jak ja mieszkałam. To może jeszcze jak ty. I ja pamiętam, że Bartkowi powiedziałam, Bartek, w moim mieszkaniu albo w moim domu, nieważne, będzie ciepło. Tak, żebym ja zimą mogła chodzić gołą stopą i w krótkim rękawie, bo ja byłam przyzwyczajona do tego, że mi było wiecznie zimno. Naprawdę było po prostu zimno w polarach, ja pamiętam to. Ja też to pamiętam. Że jedyne ciepłe miejsce to była łazienka i w łazience wanna z ciepłą wodą. Tam jeszcze był piec taki, to taki niebezpieczny piecek, wiesz, gazowy, nie? Ale nie to chciałam powiedzieć, tylko o tym gołębiu. I jak były wakacje, no to był jedyny ten czas taki, kiedy było ciepło, miło i był otwarty balkon, bo to było trzecie piętro, było, nie? Trzecie, tak. Trzecie. Coś takiego. I tam były gołębie, no bo, no wiecie, no stare miasto w pobliżu, koty, gołębie i tak dalej. I ja któregoś dnia wchodzę i coś się szamotnęło w tym mieszkaniu. Bo tam pod tym oknem balkonowym była taka szafka i był telewizor od pewnego momentu. Nie? Po pierwsze to był taki malutki radziecki z ekranem jak pocztówka, ale to było jeszcze wcześniej. No i ja tam zaglądam za to, ja patrzę, a tam gałęzie, tam normalnie jajka sobie... Były jajka? Były 2 jajka. Słuchaj, to znaczy, że mnie nie było, bo ja tego nie pamiętam. No to może widocznie ja wtedy o mnie, to niestety na mnie spadła ta niechlubna historia, ale takie coś się wydarzyło. No po prostu nie zamykałam okna. A może nas nie było wtedy? Może byśmy gdzieś wyjechały? Ale to nie zostawiłybyśmy chyba jednak otwartego balkonu. Wiesz co, no nie wiem, ten balkon... No ale widocznie taki, dużo się wtedy działo, rzadko bywałam. No Boże, tak, właśnie. Nie, rzeczywiście to mieszkanie było takie no przedziwne. To nie wiem, z 33 metry kwadratowe. No malutki taki tramwajowaty przedpokój. Tak. Maciupeneczka, kuchenka, mała łazienka. No ale dobrze nam się mieszkało i rzeczywiście się nie kłóciłyśmy. Ja z takich abstrakcji pamiętam, jak ci weszła drzazga w pupę, pamiętasz? Jak przez mgłę. I to była taka śmieszna sytuacja, bo ty stałaś na toalecie z tą wypiętą tyłkiem i ja z tą igłą, żeby tą w łazience, bo tam było najlepsze światło, wyciągałam jej drzazgę z tyłka.
I taka paranoja to właściwie była. W ogóle to była paranoja, bo miałyśmy taką jedną szafę. Ale ta drzazga to z jakiegoś mebla w tym mieszkaniu? A ja nie wiem, skąd ona miała drzazgę na tyłku. No ale co, no przecież no, a deski, a na scenie no nie mogła być. No, na pewno wbiła sobie na scenie, przyjmijmy tak. No ze sceny była ta deska. No, ale co, myślisz, że ktoś mi na pupie heblował? Co? Nie, myślę, że to było La Mancha, a tam się przecież po deskach w dramatycznym no, wtedy widzę, tego walałaś. No mówię, no. No pewnie tak, ale było to zabawne. I miałyśmy taką szafę i miałyśmy dużo rzeczy nosiłyśmy wspólnie. Nie? Pamiętam twoją taką skórzaną, super taką wyciechaną kurtkę. Taką kurtkę. O, ona była ekstra. Brązową taką. Masz ją jeszcze? Nie. I pamiętam też z twoich rzeczy, które mi się podobały i które od czasu do czasu sobie, że tak jakbym przywłaszczałam czy pożyczałam, to była taka, nie wiem skąd ty to miałaś, halka taka, jak takie wiesz, są na próby się bierze takie halki płócienne no. Z taką fajną falbaną taką. Ale ty nie wiesz skąd ja ją miałam? Nie pamiętam. Z magazynu ze szkoły teatralnej. No jak? Nie, no przecież ty też miałaś taką halkę, tylko mniej... Chyba gorszą. Gorszą, jakąś, bo ja miałam tak. Jakąś taką szeroką. Tak, była taka szeroka, tak, taka zamaszysta i z tą skórą to mi mega to tak. Podjechało. Zresztą no dużo żeśmy, że tak powiem, dużo miałyśmy wpływu jedna na drugą, jeśli chodzi o styl ubierania się. Na różnych też, on się zmieniał oczywiście, nie? Bardzo, na różnych tak. Tam etapach tego naszego wspólnego życia, ale pamiętam jak ty mi mówiłaś tak, pamiętasz jak miałam takie zdjęcia próbne, ostateczny etap zdjęć próbnych, co jechałam do Pragi? Tak. Czeskiej. I pamiętam, że w nocy siedziałyśmy przed tym moim wyjazdem. No ja coś tam próbowałam, w co mam się ubrać na te zdjęcia próbne. No i Agata siedziała po tej drugiej stronie na tym łóżku, bo miałyśmy tak łóżko właśnie naprzeciwko siebie. I mówię tak, nie Gośka, nie, 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 nie. To nie jest dobre. Bo tam jeszcze była jedna nasza koleżanka, już jej nazwisko może pominę. Nasza aktorka. I ona mówi tak, ona... Słuchaj, ona tam będzie ubrana na pewno tak, wiesz, rasowo, bo ona już ma kasę, więc ona będzie tak ubrana dobrze. Ty nie możesz być gorzej. Pamiętasz to? Nie. Nie pamiętasz tego? Nie. Ja to bardzo pamiętam. Ja to bardzo pamiętam, no bo to też dla mnie było takie, wiesz, no przeżywałam to strasznie. I pamiętam jak ty, ja nie pamiętam co to w końcu było, coś ty chyba mi pożyczyłaś, no coś żeśmy tam złożyły trochę ubranie, z mojego, tak, żebyś tak dobrze trochę, wyglądała. Tak, żebym nie czuła się, że gorzej, nie? Że już na wstępie jak przychodzę, to wiem, że kurde, gorzej, nie? Kompletnie tego nie pamiętam. Tak, ja to pamiętam. Ale miałyśmy też fajne zdarzenie takie, ja bardzo lubię tę anegdotę. Jak poszłyśmy do szkoły, myśmy nie były w jednej grupie, więc te zajęcia miałyśmy osobno. Myślę, że to właśnie było super, nie? Tak, tak, tak. Że nie byłyśmy cały czas razem, nie. Tylko jednak byłyśmy... Część zajęć miałyśmy razem, ale to były takie zajęcia, powiedzmy... Mniej istotne, nie? A nie miałyśmy sceny razem, nie grałyśmy. Czyli właśnie razem. Sceny, wiersz. Tak, to było miałyśmy oddzielnie. I w szkole kiedyś wchodzimy do szkoły, jest jakiś chłopak, Małgośka się z nim wita, nie znam tak, człowieka. Super, no przywitała się, widzę. I czekam na Małgośkę, Małgośka ma piosenkę i ja czekam, żebyśmy razem wróciły do domu, bo ja się trochę bałam, bo tutaj uliczki takie, ja mówię, to poczekam na Gośkę i siedzi ten chłopak. Ja mówię, no okej. Okay. I tak pogadał ze mną, no więc czekamy na tą Gośkę i tak rozmawiamy. Gośka wychodzi, no widzi nas, że siedzimy i rozmawiamy. Wstajemy. I że on na stomatologii, nie? Że tak, stomatolog. I idziemy do domu. I ja sobie myślę, kurde, ja jestem taka zmęczona, Gośka tu gości. Ale jeszcze metę z nami się. Poczekaj, nie? A to by dobra, sorry, już nie wtrącam. Wchodzimy do domu. No koleś tak w ogóle fajnie, że fajnie. I mówi, no to pójdę do łazienki. Nie wiem, jak... On poszedł i ja mówię, Gośka, no kurczę, no ja... Ona mówi, ja go nie znam. Ja mówię, jak ty go nie znasz? I ja mówię, myślałam, że to jest mój kolega. Ja mówię, jaki mój kolega? Ja go nie znam. Przecież ja wychodzę, ty siedzisz z jakimś kolesiem, no to rozumiem, mówię, że to ja go widziałam raz na konkursie recytatorskim. I mamy gościa, którego żadna z nas nie zna. On wraca i mówi, skoczę po wino. I my, zadowolone, że on wyjdzie. Ale skubany zostawił plecak, więc musiałyśmy go z powrotem... Nagle przychodzi nasz kolega, Szeremeta, który się spóźnił na nocny jakiś tam autobus i mówi, dziewczyny, mogę u was spać w tym jednym pokoju. Mówimy, o super, że Meta przyszedł, no bo mamy tego gościa jakiegoś w ogóle dziwnego. Obcego. I ja mówię, dobra, zmuszę go, jest jeden pokój. Rozebrałam się, weszłam do łóżka. On siedzi. Gośka mówi, no dobra, jestem śpiąca. Rozebrała się, weszła do swojego łóżka. On siedzi. Meta mówi, o późno, rozebrał się, wszedł do łóżka, już nie będę, najpierw do mnie, później do ciebie, nie, bo jakoś tak, coś tam było jakieś takie, wszyscy we trójkę leżymy w łóżkach, a on siedzi i w pewnym momencie mówi, to co, to może ja zgaszę światło. I został u nas na noc, rano. Budzi nas wspaniały zapach. Naleśników i gwizd. Nie. Robił właśnie naleśniki rano i dopiero poszedł. To była jakaś taka historia. I co, i nie wrócił?
Nigdy więcej. Nigdy więcej nie wrócił. Zresztą nie, byśmy może nie miał gdzie przenocować. Ja myśmy tam miały śmiesznie. Takiego... Jeszcze mieliśmy takiego sąsiada Jana Kazimierza, który zawsze jak szłyśmy, już żeśmy się skradały po schodach, bo na pierwszym piętrze on wyskakiwał i mówił, czy to ja kroki pani Małgorzatki poznaję? I przychodził do nas z wódką, musztardą i cytryną. Pamiętasz? No pamiętam, bo pamiętasz, jak ja śpiewałam jemu i jego bratu bokserowi, bo on był emerytowanym nauczycielem matematyki i miał brata boksera. No i właśnie tam kiedyś, no żeby pani przyszła, ja mówię, dobra, Agata, pójdę, no bo już po prostu, no już no nie da nam spokoju, nie? Zeszłam tam, no i oni tam tą wódkę pili, oczywiście tam mnie poczęstowali i ja śpiewam im cały repertuar od oazowych piosenek przez harcerskie, poprzez Demarczyk, Ordonówne, do jakichś takich piosenek, które uczyliśmy się na studiach. No ciekawe to było, no i jeszcze była pani Starczewska. Pani Nina. Nina. Pani Nina, na pani parterze. Nina przychodziła do Małgośki, Małgośka ma takie miękkie serce, pani Nina karmiła wszystkie koty w okolicy i kiedyś przyszła i powiedziała, pani Małgo, pamiętasz, ona miała tak, taki głos. Paliła papierosy. Okna trzeba wymyć. I Gośka poszła myć jej okna, wróciła z takim wiadrem i rękawicami. Usiadła pod ścianą, ty płakałaś, bo ty powiedziałaś, że ty nie umiałaś okien myć i że to było straszne, bo ona miała takie brudne te okna. Nie, no to była masakra. Wiesz, to nie o to chodzi, że ja nie umiałam myć okien, tylko ja przychodzę do niej, no w tym mieszkaniu... Bo ona była zbieraczką no, to taką. Była, no, wiecie, no tam była po prostu no, masakra. Ja mówię, dobra, zabieram się. Pani Nino, ma pani może jakąś miskę? Tu jest miska, pani widzi. Ja rękawice sobie przyniosłam, gumowe, tak. Wiesz, w razie czego. Zakładam te rękawice, chcę nalewać wodę, nalewam tę wodę. Ja wie pani Nino, a tutaj nie ma ciepłej wody. No nie ma ciepłej wody, może trochę w szajniku zagrzeje. Ja tą zimną wodą w tych rękawicach zaczynam myć. Ona do mnie podchodzi i mówi tak. Ale pani w tych rękawicach chce myć, przecież pani w tych rękawicach w ogóle nie ma czucia w rękach. Jezu, więc ja już miałam coś takiego, że no wiesz, że sytuacja paranoja. Ona no, tak że jakaś płakała. Paranoja. To było strasznie. No zrobiłam tyle, ile się tam dało. No wiesz, no pomagała mi czasem, jak widziałam, ona była taka drobniutka, zgarbiona, tak, chuda tak. Jak patyk, pomarszczona, no tak na maksa. Trochę jak z bajki, i dźwigała, tak, i dźwigała te torby z tymi resztkami ze sklepu Mini Europy, która tam dla była. Kotów. Dla tych kotów, nie? No to wiesz, no co, no nie pomożesz? No ale potem ona, wiesz, no, jakby tak się czapiła, nie? No, Gośka, bo Gośka rzeczywiście jej bardzo pomagała i ona ciągle już później, no wiadomo, była samotną osobą, której trzeba było pomóc, więc nie, to było dosyć ekscentryczne miejsce właściwie, jak tak. Teraz sobie myślę. Ale ja się śmieję, że ja w tym czasie myślałam o tym, żeby mieć dziecko, a Gośka mówiła, że chciałaby być wokalistką rockową i żeby 3000 ludzi stało i krzyczało gocha, gocha, gocha. A ja się zastanawiam, ale fajnie by z wózkiem pochodzić. No. I taka aha. Była zresztą Gośka później, jak się wyprowadziłam i no chwilę później rzeczywiście zaszłam w ciążę, to Gośka powiedziała, patrz, tyle czasu razem mieszkałyśmy, wyprowadziła się od razu ciąża. Więc się z tego strasznie śmiałyśmy, że to było takie... No ale wiesz, no to były cudowne też czasy. Wiadomo, że tak. Każdy wspomina zazwyczaj swoją młodość, tam swoje dzieciństwo, studia bardzo dobrze, ale my wydaje mi się, no byliśmy jakoś szczególnie szczęściarami. No miałyśmy super rok, mnóstwo takich świetnych ludzi, takich osobowości, no każdy gdzieś różny z innej bajki, ale myśmy, no do dzisiaj właściwie się trzymamy, nie? W tamtym roku to było? W tamtym roku spotkaliśmy się u Anki Samusionek taką dużą grupą i to śmieszne, bo nie, że mówiłyśmy wtedy, że dziewczyny tak się trzymają, tak bardzo się nie pozmieniały. Jezu, nie? Może tego nie mów. Dobra, kolesie trochę bardziej, ale nieważne, że mamy już te kurcze tam chłopaki, prawie pięć dych na karku. Że chłopaki a jak, z brzuchami po prostu, no, z tego się trochę śmiałyśmy. A muzyka, jak puszczona została muzyka, no to wszyscy w takie tany jak za tamtych czasów, nie? Że jakby bo myśmy tej energii tak się niewiele zmieniło. Intensywnie żyliśmy, to było fajne, że no zobacz, przecież pamiętasz ile myśmy spędzały czasu w lapidarium wtedy? Przecież no. My potrafiłyśmy po szkole iść do lapidarium, czyli to była taka
No już tak bardziej to na tym czwartym roku, kiedy nie mieliśmy takich zajęć regularnych. I właściwie stamtąd potrafiłyśmy iść do szkoły. Też tak było, że czasami... Ja byłam gorsza w tym, bo ja miałam coś takiego, że ja musiałam spać. Nie? Pamiętasz, że nawet jak się uczyłyśmy do egzaminu. Agata, jak się uczyłyśmy do egzaminów, ja odpadałam. Nie? Że nie miałam takiego czegoś, że ja do rana to tak... No nie wiem, ale jednak niby było, że ja ciągle ludzi sprowadzam, ja imprezuję, ale pamiętam, jak przyjechałam kiedyś ze Szczecina z domu i sąsiedzi na mnie krzywo patrzyli. To Małgosia zrobiła taką imprezę, że ludzie byli nawet na balkonie. Bo nie było jak upchać wszystkich ze Szkotami, tak? Czy z Włochami? Kogo ty tam z Amerykanami to było. A Amerykanie przyjechali do szkoły. Upchała tam wszystkich. A później się mówiło, że to ja imprezuję. No ale Agata, no ja pamiętam początki, kiedy właśnie Agata mi zaproponowała, bo no po takiej tam, nieważne, straciłam po prostu miejsce do mieszkania i trochę szukałam też miejsca, a szczerze mówiąc po jakimś tam doświadczeniu z dziekanką nie za bardzo też chciałam do tej dziekanki wracać. Wiadomo, też nie za bardzo miałam pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I ona mnie przyjęła. I ja nie byłam przyzwyczajona do takiego czegoś, że ponieważ myśmy mieszkały blisko szkoły, więc właściwie, ponieważ większość u nas ludzi na roku jednak była spoza Warszawy, nie? Tak. No to prawie co wieczór, ponieważ nie miałyśmy w tych równych grupach, więc kończyłyśmy zajęcia też o różnych godzinach, a poza tym my jeszcze też zostawałyśmy i przecież ćwiczyliśmy tak. Sami, nie? W duetach czy w jakichś tam, nie wiem, trójkach te sceny, więc wychodziło się ze szkoły w różnym czasie. I Agata co wieczór, nigdy chyba nie pamiętam, żebyś ty wróciła sama. Zawsze Agata wraca z towarzystwem. Ja mówię, Jezu, ja muszę się nauczyć na przykład czegoś, albo muszę coś tam przeczytać. No nie dało się. Agata, cześć, goła, tam robimy, przynieśliśmy coś tam. Jeszcze Agata była z bogatego domu, więc stać ją było na to, żeby, pamiętasz, kupić serek Almet. Pamiętasz? Pamiętasz to? Jak żyliśmy do mini Europy i pojawiły się te serki takie... Almet, takie... Ja nie byłam z bogatego domu, tylko w tym czasie akurat moi rodzice mieli sklep i im się dobrze powodziło. To były te lata transformacji, więc to wtedy, bo tak trudno powiedzieć wtedy. No ale pamiętam, jak twoja mama nam w paczce tam przysłała różne rzeczy, typu tam proszki do prania, jakieś rzeczy tam takie właśnie, no smakołyki, na które nie stać było normalnie studenta w tamtych czasach i chleb. Pamiętasz to? A wiesz dlaczego? Bo chleb w Szczecinie był najlepszy. Nie było takiego chleba w Warszawie, ja kochałam ten chleb, więc mama mi przysyłała. Nie, no to było w ogóle wzruszające i też bardzo takie pomocne. Tak, ja pamiętam, że my tak stałyśmy pod tą lodówką, naprzeciwko tej lodówki, gdzie tam były właśnie już takie zachodnie jogurty i te serki. Tak, mini Europa i ty do mnie mówisz tak, Kuśka, chodź kupimy sobie ten serek. Pamiętasz? I pamiętasz jeszcze takie coś, była taka pasta z łososia. A, w tubce. Pamiętasz, taka. W tubce? Ja bym w życiu tego nie kupiła, ja nie miałam pieniędzy. I Agata mówi, chodź to kupić. Ale zaszalałam, nie? No to były serek takie... i pasta. No to były takie szaleństwa. A ty pamiętasz na przykład, co ty, jak zaczęłaś już zarabiać, że mogłaś, co ty kupowałaś do jedzenia? Co? I to już też było szaleństwo. Takie małże w słoiku. Ja? Tak. Ja małże w słoiku? Takie tej Abba, prawda? Taka ta firma była i były takie małże. Ja mówię, Jezu, co to w ogóle jest? No bo przecież to w ogóle myśmy takiego jedzenia nie znały. Nie pamiętam też tego. To było niezłe, bo my nie umiałyśmy gotować. Znaczy w ogóle nie gotowałyśmy. I Gośka robiła tylko zapiekankę z jabłkami. Z ryżem. Ryżem. Ja nie pamiętam, żebym gotowała. Ty nie pamiętasz Ja śniadania tego. Robiłam może. Tak. Śniadania robiłaś. No śniadania w ogóle miałyśmy fajne. Fajne, tak. Gośka mówi, musiała mieć zawsze sok pomarańczowy. Ja pamiętam nawet ten gest tego nalewania i brania tej szklanki. Nie wierzę. Rzeczywiście to były takie czasy, kiedy myśmy się też... No też ty miałaś szybko samochód. Wcześniej miałaś samochód, więc jeździłyśmy sobie do teatru, bo przecież byłyśmy razem na początku jeszcze w teatrze, nie? Przecież... Ale to już po szkole miałam samochód. No tak, po szkole, ale mieszkałyśmy cały czas razem, więc miałyśmy taki komfort, że jeszcze po drodze zabieraliśmy Tucholaka. Tak. Tucholskiego, bo on też mieszkał tam niedaleko i jechaliśmy sobie do teatru samochodem i potem w przerwach zdarzało się właśnie, jak była ładna pogoda i ten taki czas letni, wiosenny, to jeździłyśmy tym samochodem do Konstancina na obiad. Do Tężni. No, to były czasy. Dużo czasu spędziłyśmy razem, rzeczywiście. Ale razem też potem właśnie w teatrze pracowałyście. Mhm. Tak. Ale dramatycznym. Ale myślę tak, czy myśmy coś grały razem? W sensie, grałyśmy w tych samych przedstawieniach. Ale czy my miałyśmy takie sceny kiedyś, wiesz, żebyśmy grały razem? Właśnie mało. Chyba i to jest trochę dziwne, tak? No bo my jesteśmy kompletnie jednak różnymi typami, jeśli chodzi o takie myślenie jakieś tam sceniczne. I pamiętam na koniec, już tuż przed moim odejściem, bo jak obsługiwałem angielskiego króla, Hrabala, i pamiętam, że tam miałyśmy jedną scenę, pamiętasz? Byłyśmy tam we dwie...
Pamiętasz to? Tańczyłyśmy tam, śpiewałyśmy. A z generałem. Tak. A tak. Pamiętasz? No ale to była taka scena właściwie, tam zbiorowa. Chłopaki grali, a myśmy tam tańczyły i dwie takie lekkich obyczajów śpiewaczki zagrały. No grałyśmy tak, w Jak wam się podoba razem? No ale nie miałyśmy takich scen. Nie miałyśmy razem. Scen. W czym tam jeszcze? No. W Wiśniowym w Sadzie, nie? W Szkarłatnej Wyspie, to wszyscy żeśmy tam wszyscy, grali. No, w ansamblu, w La Manche. Na worach w La Manche. Główną rolę, a my z Danką Stenką leżałyśmy na worach w ansamblu. No nie miałyśmy, Małgośka, nie grałyśmy właściwie razem. I w szkole też nie. A chciałybyście zagrać? Tak, pewnie. Pewnie. No na dyplomie, tak? Byłyśmy w jednym dyplomie w Oberi. No tak, to. No ale też tam nie miałyśmy wspólnej. No ale jednak miałyśmy tak, że Gośka straciła głos i ja podkładałam ją zza kulisy, robiłam dubbing, bo musiałyśmy zagrać to przedstawienie. Więc Gośka szeptała, a głos ja z kulisy. Z kulisy z kartką. Dawałam, więc to było dosyć zabawne. I ludzie przychodzili i mówili do Komasy, bo to Komasa reżyserował. Jaki wspaniały pomysł, co to za zabieg, nigdy takiego czegoś w Tatrze nie było. No a ja tam, wiesz. A to było śmieszne, bo ja za nią mówiłam, a ona na przykład czasami się odwracała do mnie do kulisy, mówiła wolniej. I to było śmieszne. No, oh my God. Więc tak, tak w taki sposób. Jeszcze było fajnie, jak leciałyśmy do Stanów, pamiętasz jak się pakowałyśmy? No i do Włoch chyba też mi się wydaje. A to do Włoch. Tak, ze szkoły jechaliśmy na taką wymianę, jechałyśmy do Kalabrii i pakowałyśmy sobie taką torbę i to było wtedy ekskluzywne. Torbę z jedzeniem, bo jechałyśmy autokarem, to było bardzo, bardzo długo. Do Rzymu, a potem jechaliśmy pociągiem już do Kalabrii. Możliwe. Do Rzymu. I w Rzymie spotkaliśmy Romana. Polańskiego, tak. To zaraz opowiem. No. Ale i pamiętasz, mieliśmy taką torbę na jedzenie. I wtedy właśnie, żeby było estetycznie, pokupowałyśmy takie rzeczy w tubkach. Tak. Te pasty właśnie, żeby nam się to... Nie... Wspaniałe pieczywo tostowe. O Jezus, na które, tak pamiętasz? Wyciskałyśmy te pasty rybne, czy tam jakieś inne. W autokarze, tak. Nie wiem, czy były jajka. Prawdopodobne. Tak, i wtedy w Rzymie szliśmy z całym rokiem na taki spacer. A wiesz, nieprzytomni, nie? Nieprzytomni po tych 100 godzinach w tym autokarze. Przy schodach hiszpańskich nagle Małgorzata Kożuchowska zaczęła krzyczeć: Panie Romanie, Panie Romanie! I Polański się zatrzymał. I Małgorzata dalej, to my jesteśmy ze szkoły teatralu. Mówię, ja wiem, warszawska szkoła teatralna się kłania. No i tu się skończył mój dialog, ponieważ wszyscy nadlecieli. A chciałaś z nim być sam na sam, nie? No wiesz. A tu się wszyscy zbiegli, ale mamy zdjęcie z tego. No a ja nie mam tego zdjęcia. No jak nie mam. To nie? Nie mam. To dlaczego ja mam? No nie wiem, no. Mam, ale w Szczecinie. Może chyba się bardziej postarałaś. W ogóle mamy różne takie zdjęcia. Kiedyś się przywiozę, takie... bo... To było ostatnio w sieci, bo to opublikowałyście. No tak, to jest właśnie. No Gośka opublikowała, ale to właśnie siedzimy w naszym mieszkanku. Tak. No ale wiecie, to nie były czasy, nie było telefonów komórkowych i nie było tak, nie robiło się tylu zdjęć. Dużo mamy zdjęć, Małgosia. Nie wiem, ja mam jakoś, mi się wydaje, że mam. Ja mam takie albumy jakieś właśnie z Włoch, gdzie chodziliśmy w takich swetrach. No w albumy, tak, to z Włoch, to pamiętam tak. I z Glasgow. Jeszcze też pamiętam. A tak, jak byłyśmy, bo to się dużo podróżowało. I z Ameryki. Też trochę mamy. To ja się cieszę, że nie mam Agata, ja się cieszę. A, bo to było świetne. Tam była kuchnia otwarta, taka, że zawsze mogliśmy, no posiłki były wiadomo, takie amerykańskie, ale zawsze była taka kuchnia otwarta, że można było sobie czekoladę zjeść, tam takie drobne wszystko. Przekąski, jakieś, taki catering. No i tak naprawdę wszyscy, ale Małgośka jakoś wyjątkowo, przytyliśmy, ale... pamiętam, że wróciliśmy i nasz kolega Szeremeta mieszkał u nas w mieszkaniu, bo on nie był w tych Stanach. Otworzył, zobaczył Gośkę i powiedział: co Małgoszka, ciężko chyba powieki otworzyć. Trudno otworzyć oczka. Tak, trudno otworzyć oczka. I to było, powróciliśmy. Gośka taka, troszeczkę taka była... Nabita? Bo, nie wiem. No, nabita, bo... takie udo, taka buzia pełna. Buzia, taka. Jezu. Naprawdę. Księżyc w pełni. Okrągła taka. No, ale ile byliście w tych Stanach? 2 tygodnie. Co ty? Miesiąc byliśmy tam. Nie. Nie, no Agata, my tam byliśmy miesiąc. No dobra, no to może miesiąc. To były warsztaty muzykalowe. No my tam zrobiliśmy normalnie przedstawienie muzykalowe, z którym potem jeszcze pojechaliśmy do Nowego Jorku i wystawialiśmy to w Lincoln Center w Nowym Jorku. Tak, to prawda. Tak. No tak, to, ale rzeczywiście Gośka, czasu, żeby... ale Gośka była no taką, no było to niesamowite. Taką, no w życiu byście jej niezłe nie poznali. To było i wtedy Waldemar Szarek mi powiedział, że jeżeli chcę w ogóle cokolwiek zrobić w kinie, to muszę schudnąć. I to był jedyny czas w moim życiu, nie wiem czy ty to pamiętasz, że ja rano biegałam.
Pamiętasz to? Żartujesz, nie. To był jedyny, pierwszy i ostatni, jak się ale okazało. Jak? I on mi wtedy powiedział, że jeżeli chcesz cokolwiek zrobić w kinie i w ogóle z kamerą, no to no, musisz schudnąć. Nie, no ja to bardzo dobrze pamiętam, bo to jednak mnie dotknęło. Słuchaj, to rzeczywiście dziwne, że tak ci powiedział, bo akurat ty najwięcej z nas grałaś, mimo tuszy. Ale wiesz, że gram w teatrach telewizji, w kinie robiłam mało. No, pierwszą rzecz, którą zrobiłam killera. Po killerze zrobiłam drugiego killera i tu się urwało. A pamiętasz, co robiłaś jakąś taką, męczyłaś, bo musieliśmy, no my jeszcze wtedy nie graliśmy, ale jak ktoś przychodził, to ciągle musieliśmy z tobą przegadywać tekst i ciągle było jakieś wróżka mówi. Było, ale to było jeszcze w szkole. W szkole. To robiłam z Komasą, robiłam jakiś taki na Boże Narodzenie, takie coś dla dzieci, jakiś taki program. To było, ale co to było? Dlaczego my zawsze mówiliśmy wróżka mówi? No bo ja byłam wróżką i pewnie w tekście, w scenariuszu było napisane wróżka mówi, nie? I tutaj wróżka, może, a ja wróżka mówi, no i ja mówiłam. Ona mówiła, tak. Ciągle się czegoś uczyła i to rzeczywiście było, no nie wiem, ty dużo pracowałaś. Ty, Agata, pamiętasz to, jak my na bankietach w Teatrze Dramatycznym, właśnie super były bankiety i to był taki czas, ponieważ myśmy, no wiadomo, no byliśmy sami, nie mieliśmy rodzin, nie mieliśmy obowiązków, nie mieliśmy dzieci i tak dalej. Byliśmy tam bardzo dużą grupą, w związku z czym no, dużo czasu spędzaliśmy ze sobą. No i jak były bankiety, to bankiety się kończyły zawsze w bufecie, a ten bufet też był jakby taki przyjazny, w sensie taka była przestrzeń dosyć duża i jeszcze było to wyjście takie na taras, na zewnątrz. Siedzieliśmy i śpiewaliśmy. I to bardzo, bardzo dużo śpiewaliśmy na głosy, tam było dużo takich dobrze śpiewających osób i też facetów, tak. Co się nieczęsto zdarza. I takie były, że już te bankiety tak się kończyły takimi śpiewami szerokimi. Total, tak, totalnie. Zresztą w domu też śpiewałyśmy. I w domu też, no. Nawet nuty rozczytywaliśmy wtedy z Sebastianem. Pamiętasz? Gaudę Mater na głosy tak. Śpiewaliśmy. Na 45. Gaudę Mater poranie. Szalone czasy. Dziewczyny, ale nie zazdrościłyście na przykład Gosi właśnie, że gra? No bo to jest taki aktorska... Pewnie, znaczy, ja ale Agata tak. Też grała, Dominika ja grała. Grałyśmy. Nie, grały nie, to nie dziewczyny. Było tak. To znaczy, był taki moment, ja jestem pozbawiona zazdrości zawodowej. Czyli uważam, że to, co jest moje, to przyjdzie i to mi się sprawdziło. Jestem dosyć zazdrosną osobą o ludzi, natomiast zawodowej nie. Ale pamiętam kiedyś, to pamiętam to, że siedziałam i Marianka była taka mała i jakiś taki był dzień, że byłam wyjątkowo zmęczona już, taka... Robiłam kotlety mielone. I na drugi dzień, żeby był obiad. I Gośka do mnie dzwoni, na domowy chyba, nie myślę, że to... A może już komórka? Nie miałam. I ty mówisz, gdzie ty jesteś? Ja wtedy na Ursynowie w takim wynajętym mieszkaniu, ja mówię, no w domu jestem. Ona mówi, ty, bo ja jestem na gali boksu. Ja mówię, co? Tak, zaraz ci powiem, jak to było. Jestem na gali boksu, ale tu mi się nudzi. To może ja do ciebie przyjadę. Ja mówię, no to dawaj. I sobie myślałam, kurde, ale ona ma życie, siedzi na jakiejś gali boksu. A Boże, ja z tą szmatą tutaj ścieram te kotlety, lepiej i smażę, no bo smażę kotlety. No i jest pukanie do drzwi, otwieram. Stoi taka Gośka w takich obcisłych spodniach, gdzie te nogi ma już takie jak moje ręce, po prostu te udinki, takie ma futro, taką kurtkę z takiego futra kolorowego. Jezu, jak ty to wszystko zmyślasz? Nieprawda. Ta pamięć jest, bo ja to dokładnie pamiętam. Poczekaj. To było poczekaj. Białe, sztuczne futerko, które uszyła mi Krawcowa w teatrze, bo ja potrzebowałam na coś, bo była zima. No to może futro. I to było takie krótkie, takie... Krótkie, ale już wiesz, takie nie, sztuczne, nawet bez podszewki. Ale ja nie mówię, że to było futro, mówię tylko, że sztuczne, jak taki ptaszek wyglądała, że taka góra, kulka taka na tych chudych nóżkach. Okay. I taka cała wystylizowana. No ja otwieram w tych kapciach z tymi włosami pachnącymi tą smażenizną całą. I Gośka tak weszła i ja mówię, o Jezu, no bo zobaczyłam ten kontrast. Do momentu, kiedy ona nie zdjęła tego futra, powiedziała, ale super, masz kotlety? I zaczęła jeść te kotlety. I jakby to było ekstra, że to się wszystko wyrównało, bo przez ten moment ja mówię, o Jezu, ja przy tych kotletach, ale ucieszyło się, że Gośkę ucieszyły te kotlety bardziej niż gala boksu. I to było fajne. Natomiast takiej zazdrości, jako zazdrości zawodowej, to mimo tego, że czasami się pojawiamy na okładkach, że jedna drugiej zazdrości. O Jezu, jakie to jest okropne. Ale to są jakieś żarty, bo myślę, że to jest jakieś PR-owe. To znaczy, jak ktoś coś potrzebuje. To się często okazywało, jak wchodził nowy sezon Rodzinki. Mhm. To byliśmy na okładce na przykład, że
jesteśmy pokłócone. Że ja zazdroszczę, to nie było, że tylko, że, ty że ja zazdroszczę Agacie, że gra w filmach, a ja nie gram w filmach i że znowu się tam poróżniły, czy coś. I właśnie śmieszne jest to, że ty tam zazwyczaj było tak, że ja się o tym dowiadywałam od ciebie, bo ty dzwoniłaś i mówisz tak, Gośka, widziałaś znowu w tym jesteśmy, widziałaś to? No ja to widziałam w sklepie, no po prostu, bo to stało, no i to mnie śmieszyło, ale też było na przykład, że później wymyśli jakąś historię, że jestem zła, że Gośka odmówiła mi pomocy przy moim rozwodzie, to jest kompletną w ogóle bzdurą. Ja mówię, co? W ogóle, że piszą, że ona opowiedziała, że nie będzie zeznawać. Ja mówię, co w ogóle, co to w ogóle za historie są? Później, że się pogodziłyśmy, że ja ci wybaczyłam to, że ty mi nie pomogłaś przy rozwodzie. Oj, ty, tak. Rzeko. Nie mogę, ja mam, wiesz. Ale możesz, ty możesz, to możesz, Agata, możesz. Nie, bo ty za wysoko zaczęłaś. Oj, ty, rzeko. Poczekaj, o nie, poczekaj, ja wybiorę tonację, bo ty, ja jestem chrybie. Oj, ty, rzeko, oj, rzeko. Ludzie chodzą wodę brać. Oj, luli, luli, luli. Ludzie chodzą wodę brać. Tak zaśpiewałyśmy na przykład. I jeszcze był Sebastian, który takim basem. Dawał no i Tuchol. I Tuchol jeszcze. Tenorem. Nie, no, trochę śpiewałyśmy. No. Wspaniale. A teraz też mamy takie fajne, na przykład, że Gośka zadzwoniła do mnie, jak pojechała do... Gdzie byłaś? W Irlandii, tak? Z teatru. Pamiętasz, robiłaś taką sztukę? Mhm. Dzwoni do mnie i mówi, ty! A ona już w Polsce była bardzo, Gośka, znaną osobą. Widziałam na ulicy Sinéad O'Connor! I ja wtedy pamiętam, jak powiedziałam, i co, poznała cię? Zawsze się tak śmiałyśmy z tego. I później się śmiałyśmy, że Gośka pojechała na Sylwestra. I to takie wzruszające było, bo przecież ćwiczyłyśmy mowy oscarowe, będąc dziewczynkami i tak nam się dawało. I Gośka pojechała na jakiegoś Sylwestra, Polonia ją zaprosiła. Jedzie do Chicago. Do Chicago. Jest wielki plakat Małgorzata Kożuchowska i małe zdjęcie Limal. A Limal dla nas, no to był... Człowiek z zachodu, no, człowiek idol. Z Brawo, z gazety Brawo, no nieosiągalny. Brawo i Dziennik Ludowy. W Dzienniku Ludowym było, ja pamiętam, że stałam w kiosku w kolejce co sobotę o 9 rano przychodziły te gazety, trzeba było zająć kolejkę, bo było w Dzienniku Ludowym, zawsze było na weekend, było taki duży, taki plakat z jakimś... A to ja nie znam Dziennika Ludowego, jestem ze Szczecina, więc było dużo marynarskich dzieci. A, okay. I a, no tak. Popcorny mieli albo... Byliście Brawo. Rozpuszczeni. My byliśmy rozpuszczeni trochę. My byliśmy trochę tacy zachodni. No i razem było. No i ja pamiętam też, potem było tak, że Agata do mnie dzwoni i mówi, ty słuchaj, bo dostałam taką propozycję, żeby iść do Tańca z Gwiazdami. Iść? Tak, ja tego pamiętasz nie wiedziałam. Pamiętasz to? I ja mówię, wiesz co, Agata, muszę się zastanowić. Idź. Uważam, że idź. Pamiętam, że ci powiedziałam, że... Czy ja chciałam pójść, tylko się bałam, że to w jakiś sposób... Zawsze super Agata zawsze super tańczyła, zawsze super śpiewała. Zresztą ty byłaś w jakimś zespole też takim tanecznym chyba, nie? W Szczecinie. Coś w Gamie, tańczyłaś. Jako dziecko. No. Gama. Coś tańczyłaś i zawsze miała super wyczucie rytmu i taką energię Agata miała... By to powiedzieć, taką gwałtowną i taką zwartą, że ja pamiętam zawsze, jak to w teatrze pokazywałaś tak i właśnie tak. To była dynamiczna. Taka właśnie, taka trochę jak tango argentyńskie, nie? Agata miała taką... Już teraz się nauczyłam, to wtedy nie wiedziałam. Taką energię i ja wiem, na pewno będziesz świetna. No i potem jak to odpaliło. Tak, to w ogóle jedna z moich lepszych decyzji zawodowych. Ja pamiętam, jak ty się zmieniłaś, jedną tylko rzecz powiem, jak ty się zmieniłaś, jak pod wpływem też myślę w dużej mierze też Stefano. Stefano, tak. Który ja nagle zobaczyłam, bo Agata miała taki moment w szkole, pamiętam Agatę z głębokimi dekoltami i to przeszło też na teatr jeszcze potem. Obca? No tak, ja to pamiętam, że dekolt, zresztą też miałaś taki kostium w Oberiberi, też z takim dużym dekoltem, ja to pamiętam, Agata taka duża, wcięta talia, taka kobieca pupa, obcas, zgrabna taka długa łydka, super włosy i ty miałeś tu, zresztą no masz jeszcze trochę, nie tego, tu myszka Miki. I Agata miała takie właśnie dużo takiej kobiecości. I potem jak urodziła Mariankę,
związała się z Marcinem, urodziła Mariankę, to coś takiego, że jakby ta kobiecość jej trochę tak siadła, nie? Pamiętasz to? No, bo, że tak, zaczęłaś chodzić tak, także w martensach, dużo w spodniach, pamiętam takie te polary i tak jakby trochę się to zatraciło. I nagle po tym, czy w trakcie już tego Tańca z Gwiazdami, jakby na nowo Agata rozkwitła jako kobieta. Nie, że taka wróciła ta Agata, którą ja pamiętam ze szkoły teatralnej, jakby krótko po tej, tak, po tej z taką... Z taką świadomością energię, właśnie swojej kobiecości, no. Tak, bo tam gdzieś był po drodze jakaś taka utrata energii i nie to, że tam życie mnie tak wyssało, tylko jakoś ani nie miałam propozycji, tak siedziałam w domu. Zresztą teraz myślę o tym czasie z taką, że to było bardzo przyjemne, to było bardzo spokojne i to było bezpieczne w gruncie rzeczy też, jak patrzę na to, jakby co się dzieje z wrażliwością człowieka, który tak intensywnie pracuje, to tam to było takie bezpieczne. Ale taka byłam zrezygnowana i rzeczywiście Taniec z Gwiazdami, na który się zdecydowałam, no, jeżeli ja się, no nie, w ogóle nie wiedziałam, czy ja mam iść, to znaczy się bałam, ja się czułam jak takie mięso armatnie. Zresztą myślę, że oni tak myśleli, że to są 3 odcinki i ja odpadnę. I nagle ten Stefano, który jest świetnym psychologiem, i też zobaczył we mnie pewne rzeczy. I on jakby na nowo tą... On mi dał taką wiarę w siebie. I też my się spotkaliśmy bardzo, jeżeli chodzi o naszą wrażliwość. I nagle się okazuje, że ja wygrałam. Bałam się tego, że to będzie takie komercyjne i że to będzie koniec mojego grania, a ja sobie na przykład inaczej wyobrażałam ten zawód w jakiejś takiej niezależności. A tymczasem w moim przypadku okazało się zupełnie inaczej, bo właśnie po Tańcu z Gwiazdami przyszły Skrzydlate Świnie, przyszła Sala Samobójców. Ale jesteś ewenementem. To jest moim zdaniem... Ewenement, że... Tak. No bo jakby nie że udało to się w taką tak... stronę, że to w taką tak. stronę poszło. To bo to jest nawet ewenement. Pamiętam, jak moja agentka i wspólna agentka moja i Wojtka Smarzowskiego, kiedy były castingi do Róży, ona się zapytała, ja jeszcze wtedy nie byłam u niej w agencji. I on jej powiedział, że myśli o mnie do roli Róży. I ona mówi, słuchaj, a tobie nie przeszkadza to, że ona wygrała Taniec z Gwiazdami? A Wojtek powiedział, a co to jest Taniec z Gwiazdami? Jakby to szczęście miałam. No, zresztą Wojtkowi akurat by to nie przeszkadzało, myślę. Ale że ja się bałam tego, że pójdę w taką... No, że będę musiała zostać, przepraszam, nie obrażając nikogo, pogodynką, którą nie chciałabym być, tak? Bo chciałam być aktorką. Zawsze chciałam być aktorką, a nie chciałabym być prezenterką. Nie. I bałam się, że to tak zboczy, mimo tego, że jak było słabo, to myślałam o zmianie zawodu. Były takie momenty, kiedy mówiłam, a może pójdę na produkcję, jestem dosyć taka ogarnięta czy coś, no bo cały czas grałam w teatrze i nie było innego zawodu, z którego bym się utrzymywała, tylko z aktorstwa, ale to jakieś takie było, coś takie tąpnięcie było, nie miałam energii. A później nagle ten Taniec z Gwiazdami, później już tak to ruszyło i trwa do tej pory. I 10 lat, nie? Trochę więcej niż 10 więcej, lat. 12. 12. 12, miałam 38 lat chyba, 30. No może tak. No to czyli późno. To ja wychodziłam za mąż. Miałam 38. Późno. No późno. Agata mi ciągle mówiła, Gośka, ty musisz mieć dziecko, pamiętasz? Tak, tak. Ona tak. mi za każdym razem to mówiła. Jezu, moja rodzina mi tego nie mówiła. A Agata, Gośka, i pamiętaj. Musisz mieć dziecko. Tak, bo ja uważałam, że to jest bardzo duże zagrożenie, że Małgośka po prostu zatopi się w pracy. Małgośka jest pracoholiczką. Nie jestem pracoholiczką. Jesteś tak samo jak ja. Ja nie uważam, że to jest pracoholizm. Jesteśmy pracoholiczkami, jesteśmy pazerne na rolę. Jak będzie dobra rola, chociażbyśmy miały spać po 2 godziny, pójdziemy grać. No taka jest prawda. Jesteśmy przemęczone, zmęczone, później... Słuchajcie, ja to wytnę dla waszego dobra. Zostawię tylko, że dobre role, a reszta, że, tak, że możecie nie spać. Nie, to jest coś takiego, że obserwując to, jak Gośka ciężko pracowała i też każda z nas i każda teraz już o tym wie, bo jesteśmy dojrzałe, swoją cenę się za to płaci. I nie można się dać zwariować, że to życie jest tylko tym zawodem, no bo to jest... A co dla ciebie jest w tej chwili taką największą wartością? W życiu? Mhm. Ja myślę, że... No, jestem po trudnych przejściach swoich życiowych, jestem po trudnym rozwodzie, jestem po jakiejś bardzo trudnej sytuacji życiowej, czyli moje życie uległo kompletnie takiej dużej zmianie, ale to, że mam Mariankę, no to jest, to ta moja córka, to jest jakieś niezwykłe i mój zawód, no szczerze mówiąc tak, to znaczy, że to życie to nie jest tylko życie, tylko żeby nie było albo to, żeby to się jakoś tak związało, czyli mam tą świetną Mariankę, i mam tą wspaniałą pracę, która od pewnego momentu, ja ją zawsze kochałam, a ona od pewnego momentu kocha mnie również, ten zawód.
Więc jesteśmy w dobrym związku, na razie się nie zdradzamy. I to jest fajne. Natomiast to, co jest najważniejsze, to na przykład teraz myślę sobie często, że jest potrzebny spokój. Taki spokój ducha, którego ja nad tym bardzo pracuję i też ta pandemia i myślę, że ta taka autoterapia i samorozwój też musi dojść do pewnego spokoju. Ja się przejmuję tak wieloma niepotrzebnymi rzeczami, jak marzę o tym i to było dla mnie najważniejsze chyba. Kiedyś w książkach zapisywało się to za pomocą trzech liter. PHI, czyli PHI. I z jakąś terapeutką, jak rozmawiałam, to ona właśnie mówiła, że musi się pani nauczyć wzruszać ramionami. I właśnie chciałabym dojść do tego momentu, kiedy pojawiają się te pierdy, bzdury, a ja robię PHI. PHI. I to bym chciała, żebym umiała robić PHI na rzeczy błahe. Bo nie mówię, że na wszystko, ale żeby odzyskać jakiś taki spokój, bo jak ja mam bardzo wysoki puls spoczynkowy, 100, czyli to serce jest jak zająca, cały czas pracuje i jak poszłam do profesor Janki Stępińskiej, to ona mówi, Agata, mówi, no co ci powiem, to jest pokłosie twojego zawodu, no spaceruj. Znowu opowiadam tę anegdotę, później jak powiedziałam to w jakiejś gazecie, to później wszędzie pisali, że jestem ciężko chora. Mama do mnie zadzwoniła i mówi, Jezus, czy ty mi czegoś nie mówisz? I później się okazało, że ja mam straszne problemy z sercem i tak dalej, nie mam aż takich, ale wiadomo, że ten zawód, który dał mi tyle satysfakcji, ale generalnie też mnie podniszczył. Uważam, że mnie podniszczył, że jest to rujnujący zawód, jeżeli go się tak z taką... daje wiele satysfakcji, ale myślę, że może zabić. A mi się wydawało, że ty, Agata, jak ja obserwowałam ciebie na różnych etapach i podczas pracy nad tymi ważnymi dla ciebie projektami, ale też w tych momentach, kiedy odpuszczałaś, że ty masz taką dużą samoświadomość i też taką umiejętność jednak rządzenia tym swoim czasem. A, nie, absolutnie. Że ja miałam coś takiego, że ty robisz ten wysiłek jakiś na pewno wielki i fizyczny i emocjonalny, ale potem jakby wywalczasz sobie taki czas, żeby jednak się zresetować, żeby się wyciszyć, żeby się ładować innymi rzeczami, żeby czytać, żeby mieć ten czas taki spokojny w domu, właśnie. Ja muszę mieć tak. No, to znaczy, zawsze wyjeżdżałaś też do rodziców, do Szczecina. Pamiętam, że to były takie jakby twoje też takie ucieczki. No tak, moja rodzina jest wspaniała. No. To znaczy moja rodzina w Szczecinie to jest w ogóle inny temat. Ja jestem bardzo związana z moją rodziną, jesteśmy w stałym kontakcie i wiadomo, że jak na przykład jest mi źle, ja się trzymam, bo ja rzeczywiście mam też samokontrolę dużą. I jestem na wakacjach, jest dużo znajomych i ja w ogóle świetnie funkcjonuję. Przyjeżdża w odwiedziny moja siostra z mężem. Jest pierwszy poranek i ja zaczynam płakać. Od razu. Znaczy, bo jest ten ktoś, kto się mną zaopiekuje, kto jest starszy i to mam właśnie przy rodzinie, że nagle się tak rozpadam, że tak. Tak, bo ja się bardzo kontroluję, jakby w tym sensie i pilnuję takiej higieny, ale to tak czy siak się nie da, bo pracujemy na sobie, no. Jakby tu nie gadać. Przecież ja nie mam takich problemów, że ja kończę grać i ja nie wiem, kim jestem, bo przecież są tacy aktorzy, którzy długo wychodzą. Ja tak nie mam. Wchodzę, gram, pracuję, wychodzę. Później jestem zmęczona, muszę iść spać. Ale na przykład właśnie te sny, że taki jakiś niepokój. Teraz na przykład skończyłam serial i to też jest w takiej potrudnej mojej tej sytuacji, tak jak powtarzam. Wchodzę na plan, wszyscy mnie wyzywają. Jestem bardzo brzydko ubrana. Tak, gram osadzoną w więzieniu. Jestem sędzią, która trafia do ciężkiego więzienia i spotyka tam również kobietę, którą sama osadziła. Czyli ona mnie tam próbuje dojechać. Ciągle ktoś mnie wyzywał, krzyczał na mnie, dusił, podpalał mi włosy. Ja mówię, kurczę, ja chyba będę wracać do domu i wieczorami przebierać się w szpilki i się malować. Bo to jest takie jakieś dziwne. I przeżyłam to i później mi się to śniło. Ja się nie boję tego zawodu. Na przykład ja tak się nie boję wyglądać, jak wyglądam. Co mnie strasznie rozśmieszyło, że kiedyś taka dziennikarka mówi, że pani się nie boi tak bez make-upu pokazać w tych filmach. Ja mówię, proszę pani, a jak pani rano wygląda? Jak pani wstanie i spojrzy w lustro? No ale ja nie pokazuję. Ja mówię, ale ja opowiadam o ludziach. Tak. Ja, i w ogóle uważam, że aktorstwo musi być odważne. No ale daję sobie radę. To nie jest jakoś tak, że jestem styrana, ale uważam, że ten zawód ogromną daje satysfakcję, ale jest też obciążeniem, bo... ale może nie, może to jest tylko, że to moje życiowa teraz taka, że ja w takiej kondycji jestem. No bo też ten zawód mnie trzyma w takim pionie, niezwykłym. Uwielbiam go. Co? Nic, no super, super.
Nie, bo myślałam, że tak spojrzałeś, że coś tak otworzyłaś usta, jakbyś chciała coś powiedzieć. Nie, nie, nie. Nie, tak wiesz co, bo jeszcze tak myślę właśnie o tej Mariance, no bo to też nas różni, że ty masz dorosłą córkę tak. Już, że urodziłaś tą córkę bardzo wcześnie. Ja jestem starą matką i mam małe dziecko. W tym czasie, kiedy, przepraszam, no mała dygresja, kiedy ja rodziłam Mariankę, ja miałam 26 lat, to mówili na mnie w szpitalu dojrzała pierwiastka. A teraz Gośka mówi, że bardzo wcześnie. Tak, a Gośka mówi, że bardzo wcześnie. No z perspektywy już tych lat. Tak, ja Gośkę podziwiam, dlatego że jak Jasio był mały i przyjeżdżał na plan czasami rodzinki, Marianka no już wtedy miała... Poczekaj, Jasio ile ma? Na studiach była chyba. Ile Jasio ma? 7 będzie miał w październiku. 7, Marianka ma 24. No to jak się urodził, to Marianka miała 17. No to już była kobietą. I ja pamiętam, jak ja sobie myślałam... Jezus Maria, skąd ta Gośka ma energię? Ja mówię, przecież ja teraz bym nie mogła... Jeszcze byłam taką totalną matką, bo ja 2 lata karmiłam, więc ja w ogóle... Mówiłam, Boże, jak ja sobie pomyślę, że ja mam teraz z tym wózkiem, z tymi pieluchami, z tymi butelkami, z tym cyckiem, na wierzchu. Z tym bieganiem za tym dzieckiem, które zaczyna raczkować, a potem wchodzić i po prostu musisz za nim cały czas w takim skłonie, nie? Biegać za tym dzieckiem. A ta 42 lata i nagle wzięła i urodziła dziecko. Wspaniale, zresztą uważam, że też dlatego odmłodniała. Ale że to było... bo trzeba taką energię. No trzeba mieć energię na takie małe dziecko. No ja teraz jestem zadowolona, że Marianka ma 24 lata i... Masz luzę. Tak, że teraz mam takie drugie życie, że jeszcze nie czuję się, że jestem stara. Mam takie drugie studenckie życie. Czyli siedzę w domu i nagle moi znajomi mówią, co robisz? Nic. Chodź nad Wisłę. Okej. Tak, no ja tego nie mam. No ty nie masz, bo ty mieszkasz daleko, no to ty tam możesz nad kanałek jakiś chodzić. Ty jesteś, wiesz, biedna, bo ty też nie możesz nad kanałek pójść, bo nie wiadomo, czy w krzakach nie siedzą paparazzi. Nie, to się skończyło, wiesz. Przestali się tobą interesować? Przestali się mną interesować. W ogóle wydaje mi się, że jakby od momentu pojawienia się mediów społecznościowych, które sami prowadzimy, czyli tam Instagrama ja i Facebooka. Wiem, że ty nie masz. Kiedy my sami jakby decydujemy o tym, co pokazujemy, to przestało już być takie hot. Bo przestało być takie hot właśnie przyłapywanie ciebie w rozczochranych włosach i bez make-upu rano idącą po bułki. No nie, właśnie, nie co to jest tego. Za przyłapanie? Zuzio. No ale no tak było ale kiedyś, ja pamiętam, że był taki czas że i to mnie przeraziło. Tego wielkie ajwaj. Szłyśmy chyba do Gosi Baczyńskiej na jakieś przyjęcie i to mnie wtedy przeraziło. Mieszkałaś wtedy na Powiślu, tam na Rozbrat. I umówiłyśmy się, że ja po ciebie przyjdę... I pójdziemy razem na tę imprezę. I ja przyszłam i Gośka mówiła, jeszcze tam ubierała sukienkę, coś. I ja mówię, wiesz co, ja bym chciała zapalić. Gośka nie pali. I mówię, a to ja z tobą zapalę tak jednego. I wychodzimy na balkon. Ja daję Gośce papierosa i ona kuca. Ja mówię, co ty robisz? Za kwiatami kuca. Ja mówię, co ty Gośka robisz? Ona mówi, bo oni tu czasami na drzewach mogą siedzieć. I mnie to przeraziło, to znaczy, że jej życie nagle, i pamiętam jak mi wtedy powiedziałaś, wiesz, że ja czasami nawet muszę lecieć kawał do pasów, żeby mi nie zrobili zdjęcia, jak przebiegam przez ulicę. Ja no był taki moment, ja taki mówię, Boże, jaka to jest straszna pułapka. I pamiętam jak to rozkminiałam, czy należy się temu poddawać, czy nie poddawać dla swojego zdrowia. Bo... Znaczy ja uciekłam, no ja po prostu uciekłam, no to przyznałam to kiedyś, że... Ja w pewnym momencie już tego nie wytrzymywałam. To znaczy nie wytrzymywałam tego, że ja wychodzę z psem i ja mam cały czas coś takiego, że to już jest we mnie odruch Pawłowa, że ja w lewo i w prawo robię i patrzę. I ja też miałam taką intuicję, że ja nagle z kimś gadam i mówię, oj widzę. I ktoś mówi, co, gdzie? I ja mówię tam. I ja już widziałam po prostu, że nagle jak ktoś szybko przebiegał, to ja miałam natychmiast fokus. I to było trochę takie, czułam się jak taki zając na polowaniu, wsiadałam pod, nie było tam garażu podziemnego, tylko taka zatoczka parkingowa. Ja wsiadałam do samochodu, już miałam zdjęcia i to jakby tam, to nie było istotne, tylko ja już wiedziałam jak to działa, że zdjęcie, na którym właściwie nic się nie dzieje, do tego zdjęcia jest dopisana historia, wszystko tak jak można. Mówisz, od czapy i że tego człowiek jednak ma coś takiego, że chce się przed tym ochronić, ale dlatego nie? też mówię o pewnej cenie, którą się płaci w związku z tym. Bo Gośka, która na studiach była taką osobą
niezwykle spontaniczną i otwartą, taką właściwie zaczepiającą ludzi, to po tym sukcesie, po tej rozpoznawalności, no dla nas nadal jest tą Gośką spontaniczną, ale ja myślę, że masz taką powłokę niedostępności z tego powodu. To znaczy jakby to, że no ludzie mogą, no nawet to twoje zdjęcie topless, że ty pojechałaś na wakacje się opalać i nagle jakiś turysta robi zdjęcia i nagle gazeta je drukuje. To jest coś ohydnego, no to jest ohydne. Natomiast i też rozumiem ten mechanizm, że trzeba zbudować pewną barierę. I to też jest twoja cena. Jeszcze mnie, chciałabym jeszcze taki jeden temat poruszyć. Wzrusza mnie ta miłość i wielkie hobby Gośki, jaką jest moda. Ona sobie zawsze kombinowała te ciuchy, jak byłyśmy w szkole. Takie śmiaś koronkowe spódnice, co ci mama uszyła, pamiętasz? To mnie tak zawsze wzruszało, że mama ci uszyła takie spódnice, miałaś chyba dwie, czarną i niebieską, z koronki. Jezus, z koronki? Tak. Ale jakie szerokie, czy takie szerokie? Wąskie? Szerokie, no. Tak, takie na gumce, jakby coś takiego na pasku. No i Gośka zawsze sobie kombinowała coś z tych ciuchów, no nie miała pieniędzy. Później pamiętam wspaniałe, kiedy Gośka zarobiła i poszłyśmy sobie do jackpotu. Pamiętam, o, ja pamiętam! Że mogłyśmy zrobić, to dla nas był nieosiągalny tak, jakiś taki... ekskluzyw. A ona mogła wtedy kupić sobie dużo. I myślę też, że nie ma tutaj pewnych hamulców. Uważam, że jakby co, to u Gośki w domu trzeba brać buty. Nie, to będzie musiały wyciąć! Nie, sprzęt, przestań, nie, Agata! Buty, po prostu buty. Jedne Gośki buty pojechały ze mną na Oscary, bo ja nie wiedziałam... Czyli warto było inwestować. Przeleciały się, chociaż byłam w innych, ale na przykład jak gdzieś miałam wyjść, kocham takie zdjęcie, jest, uwielbiam je, wszystkim je pokazuję. Pojechałam na... miałam nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej. No i słałam do Gośki jakieś, no wiadomo, że ona się na tym zna, mnie to nudzi i strasznie, nie lubię tego w ogóle, też nie jest łatwo mnie chyba ubrać. Ale to się zmieniło, bo ja pamiętam, że ty mega właśnie za młodu, że tak powiem. Za młodu kombinowałam, że no tak. Kombinowałaś. A teraz tak wolę jakieś takie wygodne, po prostu lubię wygodne, dresy kocham, jestem właśnie dresiarą. I dzwonię tam do Gośki, ja mówię, Jezu, słuchaj, czy to, wysyłam jej zdjęcia takich sukienek i Gośka mówi, słuchaj, wiesz co, tam wszyscy będą na czarno. Weź tę czerwoną. Ja mówię, no dobra, wziąłem tę czerwoną z jakiegoś planu. A gdzie planu. To było jeszcze, powiedz, bo to nie było w Polsce, nie? W Rydze chyba, w Rydze. No i ta wielka gala, Liv Ullmann tam, akurat wtedy przegrałam z Marion Cotillard, więc nie ma wstydu. Pawlikowski, coś, no. No i że wszyscy ci nominowani na koniec na scenie. Ja jestem za pod rękę, tak mnie chwyciła Liv Ullmann. Zresztą to jest moje jedyne selfie, które poprosiłam, żeby zrobić. I ona powiedziała, to jest pierwszy raz, kiedy ja coś takiego robię. Ja mówię, ja też, ale musiałam to zrobić. I mam zdjęcie całej sceny. Takie ciemne tło, lampy, jasne główki i jeden czerwony punkt. I ja później mówię, Kożuch, po prostu ty się na tym znasz. Na tym zdjęciu widoczna jestem tylko ja, w tej czerwonej sukni. Przysłała mi to, Agata, przysłałaś mi SMS-em to. I ona się po prostu zna. Czy na przykład ja jej wyślę i mówię, co ty myślisz? Ona mówi, weź sobie męski zegarek, do tego będzie dobrze wyglądało. I też nie potrzebuje stylistki. Ona już to umie robić sama. Jakbyś, no, ja jestem ciężka, ja pracowałam przecież gro lat bez stylistki i ze mną, jak już naprawdę miałam ten moment, kiedy właśnie robiłam drugą szansę i rodzinkę i miałam Jasia, no to stwierdziłam, że no, znaczy to już nie ma tutaj przestrzeni na to, nie? To ja już nie jestem w stanie tego ogarnąć. Nie jestem po prostu w stanie, ani też nie mam siły, ani nie. I masz stylistkę? I poprosiłam wtedy o pomoc Alicję Werniewicz, ale Alicja powiedziała, że, no, że jestem tutaj mega trudna, no bo ja po prostu tyle czasu pracowałam, zawsze robiłam to sama. Ja tak robię, że na przykład przed sezonem, czy jak się zaczyna sezon, bo ja zazwyczaj jestem spóźniona i tam przychodzę do sklepu, już na przykład nie ma mojej rozmiarówki i pani mówi, no ale dlaczego tak późno? Ja wiem, no bo teraz taki miałam moment, no nie mam takiego czegoś, że jakby poluję na coś czy coś, nie, że wchodzę i tak patrzę, a to jest fajne, kupuję ze dwie rzeczy takie, które jakby robią mi takie coś, że jestem aktualna, że tak powiem, jestem w takiej, się czuję, że jestem zabezpieczona, że tak powiem. Ona ma nawet takie kapcie ładne, ona ma wszystko takie ładne. I zawsze rano, jak przychodzi do garderoby, to ona ma wszystko takie, ona ma takie gatunkowe, takie to wszystko jest takie, Gośka jest taka puszysta, taka błyszcząco puszysta. Taka. Nie, to mnie nauczyła tego Ewa Machulska. Bardzo dawno temu, nie? Ona mi coś takiego powiedziała. Wtedy, po pierwsze, no nie mieliśmy pieniędzy, nie było za wiele też sklepów w Polsce takich dobrych, że tak powiem, gdzie były takie właśnie gatunkowo dobre rzeczy. Ja na nią powiedziałam, mówi, słuchaj,
wejdź do dobrego sklepu, kup sobie jedne dżinsy, jeden kaszmirowy sweterek i dobry płaszcz. I będziesz miał to na lata, bo ona mówi, nas nie stać na to, żeby kupować tanie, byle jakie rzeczy, które po trzecim... Chcesz powiedzieć, że masz jeden płaszczyk? No nie mam, jakby, no bo wiadomo, też jestem aktorką, wiesz, jestem chomikiem, nie? Jestem to, mam to po mojej mamie, że ja byłam przyzwyczajona do tego, że otwierało się tam pawlacz, pamiętacie, były pawlacze i tam w tych pawlaczach ja coś zaczynałam szperać i nagle odkrywam jakieś rzeczy, w których poszłam, nie wiem, na dyskotekę, czy tam na jakąś imprezę szkolną, czy na coś, bo to była jakaś tam sukienka mojej mamy z Kitrana jeszcze z czasów jej studiów. I ja też mam coś takiego, kurczę, przyda się. Mam też dwie młodsze siostry, nie, więc jakby wymiana jest. A one mają... Ja się też wymieniam tymi rzeczami. Hania i Majka mają twoje wymiary? Majka jest chudsza ode mnie i wyższa, ale spoko. Hanusia jest bardzo podobna wymiarami do mnie, więc jakby nie ma tutaj problemu. Natomiast czasami mam takie, wiesz, takie piece of art, które mówię, to mi się przyda. I teraz na przykład też mam takie coś, wczoraj byłam na przymiarkach do jakiegoś tam filmu, gdzie są lata 80. i 90. No i ja przynoszę po prostu kupę butów z tamtych czasów. Może no z 80. to nie, ale z 90. już tak. I to są takie rzeczy... No unikalne, nie? No nie ma tego, więc no są w garażu gdzieś tam upchane, no i ja wiem, że wyciągam i mam. Samochód pewnie, tam nie ma miejsca na samochód, podejrzewam. A jest, mieszczę się. Są rowery i w ogóle dużo tam jest rzeczy takich. Nie? Tak, ale chciałam jeszcze się ciebie zapytać o to, co ty uważasz, bo jesteś absolutnie spełnioną aktorką, właśnie dopieszczoną, tak jak sama coś powiedziałaś, obsypaną nagrodami. Ty dostajesz te role, które dają ci niezwykłą satysfakcję. Co ty uważasz za swój największy sukces i co tobie daje największe poczucie właśnie takiego spełnienia i szczęścia? Wiesz co, bo to no, trudno powiedzieć, że no, bo ja jestem rzeczywiście taka dopieszczona, trudno powiedzieć, że tam jestem spełniona, no bo to byłby koniec. Znaczy, jeżeli teraz bym zakończyła karierę, to jest bardzo udana kariera, ale jeszcze mam nadzieję, że zagram jeszcze parę takich rzeczy, które mnie zaskoczą. Mnie w tych rolach, które dostaję je dosyć skomplikowane role, dlatego że tak wyglądam w kamerze i taka jest prawda. I zawsze to powtarzam młodym ludziom, że po szkole teatralnej najczęściej będą grali to, jak wyglądają. To znaczy, tak jak Gośka jako młoda dziewczyna grała... Co Piotrek mówił. To jest bardzo trudna sytuacja, kiedy jest się ładnym jeszcze i młodym, dlatego że zaczynają dziewczyny dostawać role tylko i wyłącznie amantek lub takich młodych lasek obok jakichś starych facetów. I to są nudne role. I łatwo wejść w taki, nagle w taką szufladę i trudno... Nagle trzeba nagle zacząć udowadniać, że to, że jestem ładna, nie oznacza, że ja jestem słabą aktorką. Trudna sytuacja. Ja nie byłam tak ładna. Już byłam dosyć starsza, jak zaczęłam tak dużo grać. I nadal czekam jeszcze na to, że zagram jeszcze coś fajnego. Mam to szczęście, że pracowałam. To jest ogromne szczęście z większymi reżyserami w tym kraju. I mam to szczęście, że oni nadal chcą pracować. Czyli jakby jestem przed premierą kolejnego Smarzowskiego, o czymś tam rozmawiamy na przyszłość i o czymś tam rozmawiamy na przyszłość z Pawlikowskim. Czyli jakby to nie jest, że oni ze mną grają, znaczy zagrali raz i nagle mówią, że nie chcą ze mną pracować. I Paweł powiedział kiedyś, mówi, komfort pracy, właściwie luksus polega na tym, że ty nie myślisz, jak wyglądasz. Ciebie to w ogóle nie interesuje. I mówi, dla mnie jako dla reżysera, to jest ogromny komfort. Mówi, po drugie myślisz. I myślisz całością, a nie tylko swoją rolą. Więc tu jestem taka zadowolona, bo oni mnie traktują też jak partnera, czyli wysyłają mi wcześniej scenariusz i na przykład chcą ze mną o tym porozmawiać. Więc jestem taka, no, że fajnie, doceniona. Że mnie... Tak, poważnie mnie traktują. Ale ty zapytałeś, co jest moim największym sukcesem? Tak, co uważasz, że jest twoim największym sukcesem? Co cię najbardziej, nie wiem, ucieszyło? Czy z... Tym zawodowym, tak? Tak, 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 tak. Tak, zawodowym, no bo prywatnym, no to... Ja uważam, że to, co mnie cieszy, to, że ja mam poczucie, że jestem osobna. W sensie takim, że udało mi się pogodzić różnorodność. To, co powiedziałeś, że jestem ewenementem, bo jestem po Tańcu z Gwiazdami. Nagrywałam audiobooki, pracowałam w radiu, grałam w sitcomach. Nie uciekałaś przed serialach, w filmach fabularnych, autorskich i komercyjnych. I to mnie najbardziej cieszy, że uciekłam od pewnej szuflady, jeżeli chodzi o formę. Oczywiście, że dostaję role takie, jak wyglądam, czyli silnych ofiar. Czyli bardzo silne kobiety, które są w ciężkich kłopotach. Bo tak wyglądam. Przechodzę teraz, no są to głównie role matek, za chwilę być może babć, czyli to nie jest, ale jeszcze mam 50 lat, za chwilę skończę
I to jeszcze nie jest ten moment, kiedy jestem zepchnięta na drugi plan. Jeszcze gram główne role i to mnie bardzo cieszy. Chociaż drugi plan też bardzo, bardzo lubię. I ten sukces jest moim zdaniem w tym, że ja jestem niezależna. Że mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że w moim zawodzie nikomu niczego nie zawdzięczam. Oprócz bliskich ludzi, których spotykałam i byli dla mnie inspiracją. I jakby oni mnie pchali do przodu, no to wiadomo. Rodzina, przyjaciele, bliscy ludzie inspirujący. Natomiast ja wszystko to uważam, to jest mój wielki sukces, osiągnęłam sama. Swoją pracą. Uczciwą pracą. Nigdy nic, nie mam sobie nic do zarzucenia, żebym była w jakimkolwiek momencie swojej pracy nieuczciwa. I to jest ekstra. I to właściwie patrzę w lustro i mówię, dałaś radę. Może nie jesteś najładniejsza, może się zestarzałaś, może coś, ale dałaś po prostu radę. I ostatnio rozmawiałam z moją córką i ona mówi, wiesz co, mówi, jesteś wyjątkowa. I to było takie wspaniałe, że to dziecko do mnie mówi, ojciec jest wyjątkowy, ty jesteś wyjątkowa. I mówi, ja mam poczucie, że też jestem wyjątkowa. I to mnie bardzo ucieszyło. No, ja to buduję w Jasiu, staram się to zbudować. Tak, no wyjątkowym jest każdy człowiek. I też mi się wydaje, że mi się udało ochronić przed różnymi takimi rzeczami. Znaczy mówię, to pokłosie jakieś na pewno zbieram tego wszystkiego. I pamiętam, przecież ja jestem bardzo racjonalna, ale kiedy byłam tak przepracowana, że zmieniałam tylko walizki, jechałam z planu na plan, w nocy śpiąc w samochodzie, to był też ten moment Oscarów, po Oscarach, kiedy się wszystkim wydawało, że ja jestem ich własnością i wszyscy mogą jakby pytać się, kłócić, dlaczego nie chcę dawać wywiadów. To był taki dzień, kiedy ja się obudziłam, miałam jechać do Marrakeszu. Zaczęłam płakać i się bać. I mówię, Jezu, co to jest w ogóle? To taki klasyczny napad paniki. I wtedy poszłam do lekarza natychmiast, no bo w ogóle nie wiedziałam, co to jest. No ja taka racjonalna, to w ogóle nie ma, żeby mnie coś tak wywaliło. I on powiedział, po prostu ciało nie wytrzymuje. Mhm. Ciało mówi głowie, mówi, jak głowa nie chce zrozumieć, że ma już dość, że musi odpocząć. Musi odpocząć. I wtedy mówię, aha, okej, okay, dobra, bo już się bałam, że to jest... Więc czasami nie zauważam tego. No to wolałabym na przykład zachowywać większą higienę pracy i teraz o nią dbam, no bo też nie mam siły już tak jak wcześniej. Ale tak, to nie, ja odniosłam, mogę powiedzieć, odniosłam sukces w tym zawodzie. Ale wyczekałaś też, nie? Ale ja lubię tę drogę. To znaczy też myślę, że... Gdyby to, co mnie spotkało teraz, gdybym miała 20 parę lat, ja nie wiem, czy ja bym dała radę. Wytrzymała. Znaczy, chodzi o to, że cały świat zaczyna ci mówić, że ty jesteś wyjątkowy i że tylko ty. To jest chwilowe. A młody człowiek często w to wierzy. Ja wiem, jakby znam swoją wyjątkowość, jest to bardzo miłe, że ktoś próbuje powiedzieć, ale... Myślę, że takiej presji ja bym nie wytrzymała i byłabym w stanie uwierzyć w to, że nagle coś mi się należy i tu w ogóle nie wiadomo jak i że ja jestem taka ha, ha, ha. I mogłoby się to źle dla mnie skończyć. Moja droga dla mnie była najlepszą drogą. Ja wiem, jak wygląda ten zawód, jak telefon nie dzwoni i wiem, jak non-stop dzwoni. Więc myślę, że ta różnorodność też mi się podoba. A masz pomysł, jak będziesz świętowała swoje okrągłe najbliższe urodziny? Moja droga. Więc nawet się zastanawiałam nad tym, co sobie kupić? No. Czy potrzebujesz jakiejś podpowiedzi? A właśnie. A co ty sobie kupiłaś na 50? Sobie, ty. Nie Bartek, tobie, tylko ty. Kupiłaś coś sobie? Zprezentowałaś coś sobie? Kupiłam. Nie chcesz powiedzieć co, ale piękne? Kupiłam obraz. A. Jest piękny. I mam w koszyku szafę. Wyjaśnić mnie, że ja, wiesz, kitram wsadzam do koszyka, nie? W tych sklepach internetowych, no i potem zazwyczaj nie kupuję, ale mam w koszyku i to jest rzecz, do której się bardzo nastawiam się na jej zakup i powiedziałam nawet Bartkowi, to jest przepiękna szafa, przepiękna, pokażę Jezu, wam gdzie ją wstawisz? Nie wiem już właśnie, gdzie ją wstawię, ale... Do garażu. Ale... Właśnie, do garażu. Ale to tak. I czekaj, i co chciałam powiedzieć? I coś jeszcze? Nie. To właśnie już nie, to wszystko. Natomiast co ty zrobisz, nie uciekasz, nie uciekaj od odpowiedzi. Nie mam pojęcia. No. Znaczy w moje urodziny umówiłam się z moimi znajomymi, którzy mają restaurację, że zrobimy imprezę tam u nich. I pewnie otwartą, zapraszam. Wiadomo. Nie wiem. Nie mam żadnych planów. Jestem w ogóle zdziwiona, że mam 50 lat. To mnie dziwi. Znaczy nie mam z tym problemu, tylko że to jest pół wieku i że to jakoś strasznie szybko minęło. Czyli, że już tak
po połówce, można powiedzieć, no chyba, że dożyję tej setki. Ale nie będę jakoś celebrowała tego straszliwie. Nie, nie mam takich planów. A co sobie kupisz, bo zadałaś to pytanie Gośce? No właśnie myślałam o tym, bo myślałam, że Gośka może mi podpowie. A. Ale teraz sobie myślę, że może sobie kupię jakąś biżuterię ładną, żebym później mogła oddać Mariance. I żeby Marianka później mogła ewentualnie swoim dzieciom. Może. Ja lubię złoto. Słuchaj, powiem ci tak. To już jest taki wiek, w którym spokojnie z czystym sumieniem można zacząć się rozpieszczać. Kurczę, tak, jak to ktoś kiedyś ostatnio powiedział. Też o związkach, że w moim wieku uroda to za mało. Pocham. No dobra. Nie, no zobaczę, myślę, że to będzie przyjemne. I że... Ale sobie, ja akurat pamiętam to na samym początku, kiedy wchodziłyśmy w ten zawód, byłyśmy naprawdę jeszcze młodymi, atrakcyjnymi dziewczynami. No co, myśmy miały 22 lata, zawsze... nie? Jak skończyliśmy studia? Coś ty, 23. Jakby to była wielka różnica. No, ale pamiętam, że o tym od początku żeśmy mówiły, nie wystarczy w tym zawodzie być ładną i atrakcyjną. Ja to pamiętam od samego gdzie może wtedy to nie za bardzo w ogóle było przez nas zrozumiałe wtedy. Tak, no bo co to znaczy? Tym bardziej, że tak przynajmniej pamiętam, że ani ty, ani ja uważałyśmy się jako te młode dziewczyny za atrakcyjne, ale nie byłyśmy nigdy pięknościami. Nie, ale zawsze miałyśmy szalone powodzenie. No tak, ale mówiłyśmy o tym, że to jest raczej kwestia osobowości, tak. Temperamentu, pewnej takiej właśnie radości życia. To była taka energia, nie? Przyciągająca. Ale nie byłyśmy nigdy takimi amantkami, no ani ty, ani ja. Ja grałam amantki, ale w radiu. Ale wam to robię do dziś. O tej urodzie mówili wam wasi mistrzowie? Bo mieliście też... No Maja Komorowska mówiła o tym, no Komasa też, nie, że jakby to mówiło się po prostu o tym. Że żeby nie, coś bo oni w tym... nas tak prowadzili, żeby to było, żeby to uprawianie zawodu było takie poważne. I myślę, że tak. I profesor Komasa, i profesor Komorowska, oni nas wsadzali w takie bardzo dobre zrozumienie tego zawodu. Nawet jeżeli nie rozumieliśmy, to było takie etyczne i głębokie i piękne, mówiące jakby o marzeniach w tym zawodzie. To było takie spotkanie z artystami inspirującymi, a nie taka nauka jakaś rzemiosła, więc myśmy wszyscy mieli marzenia o takiej głębokości tego zawodu, a to się nie zawsze udaje, bo ja uważam, że ten zawód jest rzemiosłem i czasami, od czasu do czasu dostaje się materiał, który można unieść i podnieść do rangi sztuki, ale to jest bardzo rzadkie. Trzeba mieć szczęście, żeby dostać taki materiał, bo tak, jest to bardzo często użytkowy zawód. Użytkowy i super jest być sprawnym w tym zawodzie, bo wtedy się pracuje, bo nawet kiedyś było takie pytanie, ktoś mówi, dlaczego ciągle te same twarze grają w serialach. I ja mówię, uważam, że tak jest, że tak jak w Polsce robi się serial, jest bardzo mało czasu. I oni muszą brać tych ludzi, którzy są niezwykle sprawni. Szybcy. I my jesteśmy szybkie. My wiemy, co to jest światło. Wiemy, którędy chwycić, jak się ustawić. Kiedyś kto coś zasłania. To przyspiesza pracę. Dlatego nikt na planie teraz nie ma czasu wziąć aktora niezwykle zdolnego, ale teraz go uczyć kamery, tego, żeby się nie peszył kamery, tego, żeby umiał tu się ustawić. No więc tak jest, że te nazwiska są często te same. No. I słuchajcie, życzę wam, żeby wszystkie wasze te... Co, marzenia o sztuce? No, to jest też super, że jeszcze te marzenia cały czas są. To znaczy i jedna i druga jeszcze nie kończymy i się nie żegnamy z tym zawodem i ciągle jest ochota. I że was ten zawód kocha, to jest bardzo piękne to, co powiedziałaś. Bo i ciebie, i Gosię kocha ten tak, zawód. Tak, on jak nie kocha, nie jest fajny. O Jezus, no okrutnie. On jest niefajny, robi niefajne rzeczy z aktorami. Później się pojawia taka frustracja, która myślę, że bardzo przeszkadza w życiu i już nie ma tego spokoju, który się walczy. A my mamy szczęście. No to oby nas nie opuszczało. Dziękuję wam bardzo. Jeśli lubicie być zawsze pierwsi, ale jeśli nie macie jeszcze aplikacji Empik Go, to z kodem historie30 możecie przez 30 dni korzystać z apki za darmo, a także słuchać niekończących się historii tydzień przed wszystkimi. Warto, bo tyle wcześniej tam jesteśmy i dopiero po tym czasie na Spotify i w innych serwisach streamingowych, ale też na moim YouTubie, na którego bardzo zapraszam. A jak jesteśmy już przy mediach społecznościowych, no to oczywiście followujcie nas, komentujcie na Instagramie czy właśnie na YouTubie, piszcie,
jakie wy macie historie, a może, nie wiem, macie jakiś pomysł, kogo powinnam zaprosić, kogo chcielibyście tutaj ugościć i posłuchać. Jesteśmy otwarte, więc piszcie, będziemy się nad tym zastanawiać. Dzięki.